Pass me some. There's, it's up the shelf. Dobra, już? Można? Czy w miarę mnie słychać? Tak. Okej, okay, dobra. Witam Was wszystkich i wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę i jestem trochę w szoku, że no, jestem pod wrażeniem frekwencji. I Ewa chyba też. Tak, zdecydowanie. No i co, i zaczynamy. A pytania od publiczności będą na końcu. No i jak zwykle od początku, czyli opowiedz swoją historię. Dlaczego? Nie, bo powiedzmy, że od matury. Czemu wybrałaś medycynę? To jest... Co to był za pomysł? Dlaczego medycyna? Bardzo nie chciałabym zacząć od tego pytania, bo odpowiedź jest bardzo głupia. Niestety. Wymyśliłam ją sobie w... Nie oceniajcie mnie za bardzo. Wymyśliłam ją sobie w podstawówce, ponieważ byłam zafascynowana programami telewizyjnymi o metamorfozach chirurgii plastycznej. To bardzo spójne swoją działalność. Tak, bardzo spójne z tym, co przedstawiam teraz. Po prostu chciałam, żeby świat był piękniejszy. Chciałam zostać chirurżką plastyczną. I tak myślałam aż do połowy liceum praktycznie. To znaczy miałam różne inne pomysły na to, co robić w trakcie, jakby to się zmieniało. No ale jednak ta medycyna zawsze gdzieś tam była, no bo jednak piękno, czynienie piękne. Okay. A później w połowie liceum stwierdziłam, że może jednak inna chirurgia albo biologia. Wtedy zaczęłam czytać Richarda Dawkinsa, czytałam tam Lubny gen i inne książki i stwierdziłam, że będę biolożką, albo najlepiej to neurobiolożką, jak wetulanie. Tak. I chciałam... I pod koniec właśnie liceum nawet nie wiedziałam, czy składać papiery na lekarski, czy na neurobiologię. Ostatecznie złożyłam tu i jakby do końca nie byłam pewna. Dostałam się tutaj na UJ na neurobiologię, później jakby z kolejnej listy na lekarski i stwierdziłam, że to jednak da mi więcej możliwości, ale właściwie to nie byłam przekonana. Aha, okej. Okay. No ale w koniec końców wybrałaś jeszcze inną specjalizację, znaczy tak? No tak, masz tak, w planach. Tak, mam w planach. Ani nie chirurgia plastyczna, ani nie neurologia? Tak, to znaczy od początku właściwie studiów podobały mi się specjalizacje pediatryczne, tylko tak się trochę wahałam, które. No i jeszcze bardzo ginekologia, ale bardziej położnictwo, powiedzmy. No i dlaczego? Dlaczego w końcu taki wybór? Dlaczego psychiatria? Myślę, że jednak jestem przede wszystkim humanistką i że zawsze chyba uważałam, że psychiatria jest najbardziej interesująca, tylko miałam troszeczkę błędne wyobrażenia o tym zawodzie. Myślałam, że to polega na trochę czymś innym, i że ja się do tego nie nadaję. Myślałam, że trochę miałam takie wyobrażenia bardziej jak, nie wiem, jak z filmów i bardziej psychoterapeuta, powiedzmy, niż psychiatra, co jakby był obraz w mojej głowie. I raczej tak myślałam, że to muszą być takie osoby bardzo milczące. No ja się nie nadam, raczej nie pasuję do tego opisu. I takie, no zdecydowanie inne. Natomiast w psychiatrii raczej jest tak, że trzeba dużo informacji pozyskiwać, dużo zadawać pytań i być taką dociekliwą osobą. No a zdecydowanie jakby wolałabym się specjalizować w psychiatrii dzieci i młodzieży, bo lepiej dogaduję się z młodszymi osobami. Dlatego, tak? No, w sensie... oczywiście, że też dlatego jakby... oczywiście, że psychiatria dzieci i młodzieży jest w tym momencie, no, bardzo potrzeba specjalistów, prawda? Ale też nie będę kłamać, że tylko dlatego chciałabym to wybrać, że jestem aż taką altruistką, że po prostu to, co najbardziej potrzebne, to nieważne, czy mi się podoba, czy nie, to ja w to pójdę, bo tak nie jest. Ta specjalizacja podoba mi się najbardziej ze wszystkich. Okej. Okay. I do tego wszystkiego gender studies.
Tak. Podyplomowe. Tak. Co cię do tego skłoniło? Przepraszam, czy możemy głośniej? Tak, spróbujemy. Gender studies. No, chciałam się dokształcić tak bardziej dla siebie i może też trochę dlatego jakby do mojej aktywistycznej części zajęć, że tak powiem, że chciałam sobie... No, gender studies też myślałam, że to może mi się to przydać, jeśli później bym też robiła specjalizację z seksuologii, o której myślę, ale najpierw trzeba mieć specjalizację pierwszego stopnia. No, ale tam nie było za dużo, praktycznie nic nie było o transpłciowości i takich rzeczach. Raczej to były studia takie bardzo feministyczne. Mhm. No i to na pewno jakoś ugruntowało gdzieś tam moją wiedzę feministyczną. Chociaż, nie wiem, mam wrażenie, że jakby mało jak na razie z tych studiów wykorzystałam do takiej pracy instagramowej, że tak powiem. Bo jednak te tematy, które są poruszane tam, trudno ująć w poście albo na jakimś tam jednym instastory. Myślę, że to musiały być jakieś webinary bardziej, że to jest jednak już jakaś tam bardziej zaawansowana wiedza i nawet mi było chwilami jakby trudno na tych studiach, no bo nie jestem po żadnych studiach takich humanistycznych i nie jestem przyzwyczajona do tego rodzaju pracy. No. Okej. No jak już zaczęłaś pracę lekarki, to co cię najbardziej zaskoczyło w tym? Czy coś cię zaskoczyło? Tak, to znaczy podczas studiów, jakby już od druga połowa studiów jest taka bardzo praktyczna. My mamy prawie wyłącznie zajęcia w szpitalu, jakby ćwiczenia, więc my wiemy mniej więcej jak to wygląda. Więc nic mnie jakoś bardzo nie zaskoczyło, wiedziałam, że jest źle. Natomiast jeszcze nie spodziewałam się, że aż tyle jest takiej pracy socjalnej typu... Myślałam, że właśnie te osoby, które są odpowiedzialne w szpitalu, są zatrudnione jako osoby, które się zajmują takim umieszczaniem pacjentów w jakichś takich ośrodkach, powiedzmy, innych do zajmowania się nimi i w jakichś hospicjach i tak dalej, że oni rozmawiają z rodziną i oni to wszystko załatwiają. Natomiast to wygląda tak, że najczęściej jakby też lekarz musi szukać albo jakiegoś tam domu starców, powiedzmy, albo jakiegoś hospicjum i rozmawiać z rodziną i jakby w sensie rozmawiać o tym z rodziną i negocjować, czy może oni dołożą do prywatnego czy do publicznego i to lekarz musi kombinować na przykład, żeby przetrzymać jakiś czas tego pacjenta, żeby on mógł poczekać na to publiczne, jakby jest dużo takich spraw, które no w ogóle nie są medyczne, a lekarze się muszą tym zajmować cały czas. Ale to jest jakby dobra wola lekarza, czy on się tym zajmie? Nie, czy... to jakby nie ma wyjścia, bo nikt się tym nie zajmie. Znaczy, no tak, no tak, no ale jakby co dalej, no bo nie może wypisać nigdzie tego pacjenta. Tak. A czy twoim zdaniem brakuje w debacie publicznej głosu lekarzy i lekarek? To znaczy w jakiej? No w ogóle. W ogóle? Mediach, tak, w debacie. W mediach. No w debacie publicznej niekoniecznie na tematy dotyczące, no, około medyczne, tak, ale generalnie. Czy lekarze się udzielają społecznie, politycznie? No nie, no mamy paru polityków i polityczek, lekarek, lekarzy, no zresztą była pani premier, ale myślę, że lekarzy jest zdecydowanie za mało w mediach, no ale nie chodzi właśnie mi o takie jakieś debaty publiczne, no bo jako eksperci i tak dalej, no przecież jakby są zapraszani do telewizji, żeby mówić jakoś tam o medycynie, również o medycynie stylu życia i tak dalej, ale myślę, że na przykład w mediach społecznościowych są dostępni za mało, a natomiast bardzo dostępni są wszelacy znachorzy i na przykład taki Jerzy Zięba, który cały czas jest dostępny na tych swoich fanpage'ach, grupach i tak dalej, odpisuje tym ludziom, jest taki jakiś, on jest blisko nich,
i wydaje się im bardziej godny zaufania niż ci po prostu lekarze, którzy są tacy bardzo niedostępni gdzieś tam tylko za wysokim biurkiem i są tacy bardzo tak, powiedziałabym dla niektórych i oni się wydają tacy trochę mało autentyczni po prostu. I myślę, że to właśnie, że dzięki temu te wszystkie osoby, które zajmują się pseudonauką, mają no, lepszy dostęp do ludzi i łatwiej przekonać jest ludzi, że no, lekarze to jakaś tam po prostu mafia. Wykupiona przez firmę farmaceutyczną, wiadomo. Tak. No bo ty w jakiś tam sposób też definiujesz nawet swoją, znaczy określasz sens swojej pracy jako takie przełamywanie stereotypu, czy zmniejszanie dystansu między lekarzem a pacjentem. I też wspominałaś, że środowisko lekarzy jest generalnie dość konserwatywne. Tak. Więc jak jesteś odbierana w swoim środowisku zawodowym jako influencerka? To znaczy... W pracy teraz no, staż polega na tym, że jestem po parę tygodni na różnych oddziałach, więc znaczna większość osób o tym nie wiedziała po prostu. To znaczy niektóre osoby się o tym dowiedziały, no i to były takie trochę śmieszki bardziej, że ktoś takiego robi. Nie było jakiegoś wielkiego oburzenia, natomiast to trafiło na i tak osoby dość młode. Myślę, że niektórzy lekarze na pewno by mieli z tym problem i wśród moich znajomych lekarzy, lekarek, stażystek to rzeczywiście jest to bardzo kontrowersyjne. W ogóle i sama obecność lekarek i studentek medycyny w mediach jest kontrowersyjna, że w ogóle się jakkolwiek obnażają. Natomiast to, co ja robię, że wypowiadam się jeszcze na tematy nie tylko medyczne, ale polityczne, to według nich, no, według wielu z nich nie powinnam tego robić. Albo mam też zresztą komentarze, trudno powiedzieć od kogo, czy tylko od jakichś tam lekarek, ale również od jakichś innych ludzi, że no, gdzieś tam naruszam godność zawodu przez to, tak, przez to, że jakby mówię o innych rzeczach albo... Ale możesz jakieś konkretne przykłady podać? W sensie, ktoś ci coś takiego powiedział bezpośrednio, czy to jest w tych twoich mediach, twoimi kanałami społecznościowymi? To znaczy, no bezpośrednio nikt, to raczej są takie ogólne komentarze, że po prostu nie powinnam się jakoś wypowiadać na tematy, nie wiem, polityczne, bo ktoś z moich pacjentów może to jakoś, nie wiem, przeczytać i później źle się czuć, no a tym bardziej jakoś nie powinnam odsłaniać swojego ciała ani trochę, mimo że nie dodaję, nie wiem, całkiem jakichś nagich zdjęć, zresztą nie może nawet dodawać takich zdjęć na Instagramie, więc no nie. Natomiast, że i tak to narusza jakoś, nie wiem, godność, a poza tym też jest dużo lekarek, które sprzedają różne rzeczy w mediach, społecznościowych, w sensie mają jakieś tam swoje produkty, no i to też się spotyka jakby z taką zaciekłą krytyką. No a poza tym jakby też ten hejt taki, albo krytyka też, no ale jednak często hejt, związany jakby z innymi rzeczami, które mówię, no to właśnie często i tak ludzie nawiązują do tego, że jestem lekarką, czyli że mi jeszcze bardziej nie wypada i że na przykład jeśli tam mówię o, no jako że popieram prawo do legalnej aborcji, no to mam komentarze, że jestem doktor Mengele. Także jest to pewna różnica. No właśnie, bo to było też, nad tym się zastanawiałam, jak ty odczuwasz to, jak jesteś postrzegana przez pryzmat tego, że jesteś lekarką, czyli czy jesteś bardziej na celowniku z tego powodu, czy na przykład twój głos jest bardziej jednak jako kobiety, lekarki szanowany niż tylko tak kobiety działaczki? Wydaje mi się, że jednak przez większość osób, no nie wiem, czy przez większość osób, ale że jest grupa osób, która z,
tego względu bardziej szanuję mój głos, zwłaszcza w jakichś takich sprawach, które się tyczą nauki albo medycyny, albo jakkolwiek zdrowia, no a jednak to bardzo dużo tematów, które jakby się tego tyczą, prawda? No bo jeśli mówię o weganizmie, no to też to się tyczy zdrowia. Jeśli mówię o aborcji, o tym, jak to wygląda w polskich szpitalach i jakim ciąża jest zagrożeniem dla kobiety, no to też się tyczy zdrowia, więc myślę, że no niektóre osoby widzą we mnie jakoś tam, nie wiem, autorytet, jeśli chodzi o takie kwestie. Trochę zmieniając temat, ale pozostając w środowisku medycznym, czy znasz lekarzy, którzy powołują się na klauzulę sumienia? Nie znam lekarzy, którzy się powołują na klauzulę sumienia. W sensie nikt się mi do tego jakby bezpośrednio nie przyznał, chociaż studiowałam z osobą na pewno, która to podpisała jeszcze na studiach. No, ale jakby nie byłam zdziwiona, jak zobaczyłam jego podpis, że tak powiem, tak? Nie przyznają się do tego, aczkolwiek większość na przykład moich znajomych oraz właśnie lekarzy starszych, których poznaję, no to są za tak zwanym kompromisem aborcyjnym, powiedzmy, ale uważają, że no tabletka po jakby okej, no i antykoncepcja jak najbardziej okej. Natomiast jeśli chodzi o, nie wiem, o moje osobiste doświadczenia, na przykład z szukaniem tabletki po, no to jakoś, gdy byłam pacjentką, okazało się, że no nie, lekarze może jednak nie są tak otwarci na to. Może moi znajomi są, mam nadzieję. A jak to jest wewnątrz środowiska? Czy to jest temat, który w ogóle mocno dzieli lekarzy i lekarki? No ja bym nie powiedziała, że jakoś mocno dzieli, dlatego że no nie wiem, że właśnie ja za bardzo nie znam osób, które kategorycznie mówią, że, no, że są powiedzmy, że to jest okej odmawiać na przykład pigułki po, ale na przykład gdy miałam, no nie wiem, nie tak dawno kurs z bioetyki w ramach stażu, no to tam nauczano wszystkich lekarzy stażystów, lekarki stażystki, że no klauzula sumienia jest najbardziej okej, bo to jest wyjątkowy zawód, no i nikt nie powinien być jakby przymuszany do postępowania wbrew własnej moralności. I tam jakby, no i nikt się nie zbuntował. Myślę, że jest spora część osób, która myśli, że i tak ta furtka gdzieś powinna pozostać i powinna być dowolność tego. No, ale jednak jeśli ktoś odmawia, no to mają go za kogoś, kto jednak powinien się, może nawet zająć czymś innym, prawda? No bo te osoby, które, jakby większość tych tematów to jest związane z ginekologią. Z ginekologią, no to czemu po prostu nie wybrać innej specjalności, skoro już mają takie poglądy? No właśnie, w ogóle, bo czy w ogóle była jakaś wewnętrzna debata na ten temat? Wewnątrz środowiska lekarzy odbyło się jakieś... Nie za bardzo. Okej, bo debata społeczna była taka dosyć gorąca i dlatego zastanawiałam się, jak to było jakby w środowisku osób, których to... Nie za bardzo, ale też trudno się dziwić temu, że jakby lekarze i lekarki jakoś bardzo mocno nie zabiegają o to, żeby mieć mniej wolności w pewien sposób. W sensie, no klauzula sumienia jest jednak większą wolnością dla osoby wykonującej ten zawód. Dobra, a jak ty w takim razie to postrzegasz? Granice między własnymi przekonaniami, między poglądami lekarza, a gdzie kończy się jego służba publiczna, gdzie pojawia się miejsce na jego przekonania, jeśli w ogóle się pojawia? Moim zdaniem nie ma miejsc, za bardzo miejsca na przekonania, że wszystko, co robię w pracy, musi mieć jakieś tam potwierdzenie naukowe. Wiadomo, że z niektórymi rzeczami no jakby jest trudno, nie wiem, zwłaszcza jeśli chodzi o psychiatrię i tam jakieś elementy psychologii i tak dalej, podejścia do pacjenta, że to jest trochę tam subiektywna opinia i nie zawsze wszystko jest super zbadane.
Natomiast ja uważam, że jakakolwiek ideologia, powiedzmy, nie powinna wpływać na to, jak co się robi w pracy i po prostu lekarze powinni robić to, co jakby jest w zakresie prawa. I jeśli na przykład świadczenia dane, na przykład aborcja, są publiczne, jakby płacimy wszyscy składki zdrowotne, żeby mieć zapewnione pewne świadczenia, no to lekarz o danej specjalizacji powinien je wykonywać po prostu. No i ja też nie wiem, gdy, w sensie też nie wiem, gdy moi pacjenci mówią mi jakieś tam bardzo religijne rzeczy, to ja też na przykład, nie wiem, nie wchodzę w nimi w jakąś tam dyskusję zaciekłą i tak dalej, jakby próbuję być całkowicie neutralna w praktyce, no chyba, że tam rozmawiamy na jakieś tam tematy całkowicie pozamedyczne, różne rozmowy, czasem może tak być, ale generalnie staram się w takie dyskusje nie wchodzić. Raz jako studentka odpowiedziałam na pytanie pacjenta, czy jestem wierząca, no i to już mnie nauczyło, żeby nie odpowiadać na to pytanie i już nie wchodzić w takie dyskusje. No tak, ale powiedziałaś, że jakby obowiązkiem lekarza jest świadczyć te usługi, tak, które są zapewnione w granicach prawa. No ale prawo też jest uwarunkowane ideologicznie, tak? Czyli jakby w tej chwili mamy prawo, którego zmianę między innymi ty postulujesz. Tak. Czyli jak gdyby w tym momencie no też jesteś ustawiona jako lekarka na pozycji, w której musisz zabrać głos. Tak, tak, ale no jest to mój zawód i w tym momencie przecież nie zrobiłabym czegoś, co jest, no nie wiem, nielegalne, prawda? Wiadomo, że ja osobiście, oni osobiście też mogą się starać o to, żeby, nie wiem, żeby aborcja była całkowicie nielegalna, chociaż no uważam, że wtedy jednak nie zależy im do końca na zdrowiu, czy to fizycznym, czy też psychicznym swoich pacjentek, no ale powiedzmy, że mogą o to sobie prywatnie walczyć, no ale skoro ludzie, jakby polskie pacjentki mają zapewnione dane świadczenia, to powinny mieć do nich dostęp. Jasne. A w kogo najbardziej uderza klauzula sumienia? W ogóle tego typu ograniczające regulacje? No, kobiety generalnie. Ale w jakiejś grupy? No oczywiście, że najbardziej uderza w kobiety, których nie stać na przykład na wyjazd do innego kraju, albo też nie są na tyle, no nie mają też dostępu oczywiście do edukacji, więc nie wiedzą też, jakie mają opcje, nie wiedzą, że mogą przez internet zamówić po prostu tabletki. No dlatego wiadomo, jeśli to są wykształcone kobiety z dużych miast, które mają pracę, no to tak, to jakby ograniczenie praw reprodukcyjnych nie ma aż takiego znaczenia, no bo zawsze sobie mogą wyjechać. Natomiast no niestety dla niektórych jest to przeszkoda. Dobra, wspomniałaś, że jeżeli lekarz ma poglądy, które są, nakazują mu odmawiać w takich przypadkach, to może po prostu wybrać inną specjalizację. No ale po drugiej stronie jest podobna retoryka, tak? Tu zawsze możesz iść do innego lekarza. No tak, tylko że w tych sprawach często na przykład liczy się czas, jeśli to jest antykoncepcja awaryjna i mamy, no, przy jednej z tabletek 72 godziny, przy drugiej tam 5 dni, no to nie możemy sobie tak chodzić od lekarza do lekarza, zwłaszcza, że często te osoby mieszkają w małych gminach i to nie jest tak, że jest tam po prostu tylu ginekologów, którzy będą przyjmować i one sobie mogą tak powybierać. Zresztą też często dopiero w gabinecie się okazuje, że te osoby odmawiają takich świadczeń, więc to nie jest takie, a poza tym każda taka odmowa jest często bardzo traumatyzująca i no i te rozmowy nie w
sensie one często nie wyglądają jakoś tak po prostu miło, że no nie, przepraszam, ale akurat z moimi poglądami to nie jest zgodne, ale mam tutaj kolegę, który jakby, tutaj numer telefonu. No, z mojego doświadczenia tak to nie wygląda. Jasne. A czy ty doświadczyłaś w pracy, doświadczyłaś jakiegoś przypadku łamania praw pacjentek? Nazwijmy to. No, nie, ale też jakby nie mogłabym teraz o tym powiedzieć przecież. W sensie nie mogłabym, nawet przecież jakbym czegoś takiego doświadczyła, to nie wiem, to... Jeśli bym o tym opowiadała i nie miała dowodów na to, to bym dostała pozew zaraz chyba, tak? A w jaki sposób w takim razie pacjentki mogą się chronić przed takim odsyłaniem od nasza do kajfasza i... To znaczy, no całkowitej ochrony nie ma, ale myślę, że dobrą radą, która jednak możliwe, że sprawi, że ten lekarz jednak wypisze dany lek, jest to, żeby odmówił na piśmie. Jakby pacjentka ma prawo zażądać odmowy na piśmie. I wtedy on może nie chcieć tego podpisać i jednak wystawić receptę. I pacjentki korzystają z tego? Czy... Słyszałam, że tak. To co twoim zdaniem, jakby jesteś mocno obecna w debacie publicznej na tematy medyczne, jakby w ich powiązaniu, tak, z tym, co jest polityczne, tego się nie da w ogóle uciec. Więc co twoim zdaniem jest jakąś największą bolączką tej debaty właśnie w Polsce? Znaczy jakby, no tak, jakie tematy są pomijane albo jakie tematy są źle przedstawiane? Ale w ogóle jakby... O prawach kobiet. O prawach kobiet. Tak, w ogóle. Masz jakieś refleksje? Czy mamy tydzień? nie wiem, trudno właściwie mi się odnieść do czy tego, w kwestii do właśnie pytania. Praw reprodukcyjnych, czy w kwestii aborcji, czy w kwestii antykoncepcji awaryjnej? To znaczy, ja cały czas mam wrażenie, że jakby w takim... Jeśli chodzi o aborcję właśnie zwłaszcza, to w tym głównym nurcie, w tych takich mediach, które po prostu mają największą oglądalność w telewizji i tak dalej, to jakby te dwie strony, które są przeciwstawne sobie, to najczęściej jest kompromis aborcyjny i całkowity ban aborcji. Jakby mało w ogóle w mediach jest, nie wiem, feministek tak naprawdę, które nie wiem, które walczą o całkowicie, jakby o pełnię praw reprodukcyjnych. Czasem tam się, nie wiem, pojawiała no, na przykład Barbara Nowacka, ale jakby mało jest takich osób i po prostu jest i tak ten dyskurs jest bardzo przesunięty na prawo. Moim zdaniem. Poza tym też myślę, że właśnie się nie mówi o tym, o właśnie, to myślę, że jest ważne, jak ta legalna aborcja w Polsce wygląda, to znaczy mówi się na przykład o tym, że jest odsyłanie do innych miast, ale nie mówi się o tych także różnych innych problemach, które kobiety napotykają, nawet gdy no właśnie są, jakby jest to aborcja z powodu tych trzech niby legalnych przypadków. Na przykład w aborcji farmakologicznej używane są dwa leki i ten, tak w dużym uproszczeniu, ten pierwszy raczej kończy ciążę, a drugi powoduje skurcze macicy. I ten pierwszy jest właściwie tylko na aborcję, a ten drugi jest również na problemy z żołądkiem, na wrzody. I ten pierwszy, jako że jest tylko do aborcji, to w ogóle nie jest w Polsce dostępny, więc nawet przy tej legalnej aborcji się go nie używa, więc po prostu ta aborcja tylko polega na tych skurczach macicy, a nie, jakby nie ma tego pierwszego etapu. I ten drugi
to mimo, że właśnie no, jest w ustawie jakby, że można stosować go do tych legalnych przypadków, to i tak nie jest zarejestrowany jako lek do aborcji, tylko lek na wrzody, więc jakby do tej na przykład całej sterty papierów, które kobieta musi podpisać przy tym zabiegu, ona jeszcze musi podpisać, że to jest lek używany off-label, czyli niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Czyli to jeszcze bardziej ją na przykład straszy i że to jest coś jakby niebezpiecznego. Także no, o tym w ogóle nigdy jakby nie słyszałam na przykład w debacie publicznej, że nawet takie są problemy duże z tą legalną aborcją w Polsce. A co sądzisz o postulatach konsultacji psychologicznych przed aborcją i opieki psychologicznej po aborcji, bo wiem, że zdania są podzielone i dyskurs feministyczny czasem albo nawet często całkowicie neguje to, że to w ogóle jest potrzebne, albo przesuwa środek ciężkości, jakby, albo raczej odbija piłeczkę, idąc w takim kierunku, że konsultacje to przydałyby się przed planowaniem ciąży tak naprawdę. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja mam mieszane uczucia, jeśli o to chodzi. Nawet ostatnio jakby dyskutowałam o tym, powiedzmy, prywatnie wśród koleżanek, bo nadal jakby nie jestem na 100% przekonana do żadnej ze stron, ale bardziej skłaniam się ku temu, żeby takie konsultacje nie były obowiązkowe. Że jakby jak najbardziej, żeby ta pomoc była dostępna, tak? Żeby ona była po prostu łatwo dostępna, nie że tam, że na własną rękę trzeba by było szukać. No ale jednak uważam, że należy ufać kobietom. Ale czemu myślisz, że to się wiąże z brakiem zaufania dla kobiet? No bo to się jakby wiąże z tym, że nie ufamy, jakby myślimy, że ona to robi jakby w afekcie, że nie przemyślała jeszcze tego i w ogóle, i że może przed, może na ją powstrzymać. A poza tym to ustawia jakby taką moralność jakby tego, w sensie, że to zakłada, że zawsze ten brak aborcji jest dobrym wyjściem. I że właśnie, że może jakby miały konsultacje psychologiczne, to by urodziły to dziecko. To zakłada, że to urodzenie dziecka jest tą taką dobrą opcją. I nie wiem, czy tak powinno się to wartościować. Pewnie nie zawsze urodzenie dziecka jest dobrą opcją. Tą lepszą. Nie zawsze, no. Ale myślisz, że taka interpretacja, że założeniem tego postulatu jest to, że może ona jednak zmieni zdanie, że taka interpretacja tego jest uwarunkowana tym, jak się o tym mówi w Polsce, czy że rzeczywiście takie jest założenie tego projektu? Chcę powiedzieć, że ja rozumiem to też tak, że równie dobrze mogło to być, można to traktować po prostu jako konsultację przed poważną decyzją, po prostu, tak? Nieważne, jak ją wartościujemy. Ale obowiązkową konsultację przed poważną poważną decyzją? Czyli jakby jednak zakładanie, no, że ta osoba nie jest do końca w stanie sama, że nie wiadomo, czy jest w stanie sama sobie z tym poradzić. Jakby okej, jest wsparcie, no ale jeśli obowiązkowo zmuszamy, żeby ona o tym porozmawiała z kimś, to jednak myślę, że to jest bardziej w tę stronę, że może jednak nie, no może zmienić zdanie, że może jednak powinna urodzić. No ale tak jak mówię, ja nie mam jakby, nie jestem, w sensie, może jeśli usłyszę bardzo dobre argumenty za tą drugą stroną, to jestem w stanie jeszcze jakby zmienić zdanie, ale na razie bardziej się skłaniam w kierunku tego, żeby to nie było obowiązkowe. A czy w tej chwili taka pomoc jest dostępna dla kobiet, które przechodziły przez legalną aborcję w Polsce? No, nie słyszałam o żadnej takiej pomocy. Czyli jakby szpital nie możliwe, tak? Nie, konsultacji przed, po cokolwiek? No raczej nie. No, można pewnie wypisać, to znaczy, no nie słyszałam o czymś takim. Wydaje mi się, że no, można wypisać skierowanie do poradni psychologicznej, ale to raczej u lekarza rodzinnego i tyle. To taka normalna ścieżka, nie? A czy myślisz, że wypowiadając się w taki sposób na tematy, które jednak, czy w ogóle reprezentując stanowisko, które w polskich realiach jest
dość radykalne wręcz można powiedzieć, polityczne. Coś ryzykujesz albo coś poświęcasz jako lekarka w swojej pracy? Tak. Wizerunkowo? Tak. Myślę, że to jest nawet jakby duże ryzyko, że w ogóle, że to, że prowadzę Instagram, to może być bardzo źle odbierane, mogę nie być traktowana poważnie, bo też widzę, jak niektóre inne, jakby jak słyszę, co mówią na temat innych, powiedzmy, blogerek medycznych i wiem, że no, nie wszystkie z nich są traktowane poważnie. No, trudno jest mi powiedzieć, co za moimi plecami, jak dokładnie mówią o mnie inni lekarze, ale myślę, że zwłaszcza takie starsze pokolenie, no to może być to dla nich bardzo trudne do przyjęcia, bo jakby oni sobie też ten zawód całkowicie inaczej wyobrażają niż młodzi lekarze. Dla młodych lekarzy to często po prostu jest zawód, po prostu jakaś tam praca. Natomiast i to jest okej, że ktoś inny też po godzinach robi cokolwiek innego. Natomiast dla starszych lekarzy, no to nie, to jest jakby no, całe życie. To jest trochę w sensie zawsze było tak, że lekarze też robili przecież inne rzeczy, a nie tylko zajmowali się lekarzowaniem, nie wiem. Michał Buchakow też był lekarz. Ale myślisz, że to jest kwestia sposobów, w jaki działasz, czyli tego, że prowadzisz Instagram, tak, który jest młodzieżowym medium, i jakby kanałów, którymi się posługujesz, czy retoryki, jaką stosujesz, czy tego, że w ogóle udzielasz się społecznie, tak, wypowiadasz się na tematy pozamedyczne, albo nie wiem, wynosisz pewne rzeczy na zewnątrz. Co tu jest jakby. Myślę, że wszystko. Jakby, że to już jest, że to jest skreślone potrójnie. Nie no, myślę, że i jakby i to, że w ogóle się tak jestem, udzielam się na Instagramie i tak dalej. W sensie dużo moich znajomych, tylko kończąc studia, zmieniło sobie nazwisko na Facebooku i jakoś tam imię, żeby pacjenci nie mogli ich znaleźć i w ogóle nie mieli dostępu jakoś do ich zdjęć i mają wszystko bardzo zastrzeżone. Więc to, że w ogóle jakoś odsłaniam swoje życie, no i to, że właśnie to jest jakoś tam nacechowane, nie wiem, moimi poglądami i tak dalej. I jeszcze, że to jest w takiej jakby żartobliwej formie, że nie jestem poważną lekarką często, tylko nie wiem, że według niektórych po prostu, że pajacuję na tym Instagramie. Więc no, myślę, że jest jakby dużo różnych rzeczy, o które się no, mogą do mnie przyczepić. Mhm. A przyczepiają się faktycznie? Odczuwasz coś takiego albo tak bezpośrednio usłyszałaś? No tak, no ale to jakby właśnie takie tam ogóły, tak jak mówiłam, ale no tak. No i też słyszę po prostu nawet argumenty, jak mówią o tych innych lekarkach, jakby, albo jak ogólnie rozmawiamy, dlaczego to nie jest okej. A pacjenci? Zdarza się, że pacjenci jakoś komentują, w ogóle rozpoznają cię często? Nigdy mi się to nie zdarzyło, ani razu jeszcze mi się to nie zdarzyło, no bo zazwyczaj na oddziałach tych różnych są starsze osoby. One tak średnio z Instagrama. Więc na razie jeszcze w ogóle mi się to nie zdarzyło. Mhm. Dobra, a co sądzisz o problemie, o zjawisku podziemia aborcyjnego w Polsce? Jak to wygląda? Czy faktycznie jakby dużo, nie wiem, czy w ogóle możesz w takich rzeczach mówić? Lekarzy, coś takiego idzie? Jakie są w ogóle motywacje tego rodzaju? Nie no, w ogóle nie wiem. W sensie słyszałam tam właśnie od bardziej jakichś tam pacjentów, że coś takiego gdzieś tam było. Ale od strony lekarskiej to w ogóle od nikogo nie słyszałam, żeby kogoś znajomy na przykład to robił, więc totalnie nie wiem, jak to wygląda. Jakieś tylko takie pogłoski, tak jak reszta z nas znam. A tak to nie mówi się o czymś takim w środowisku lekarskim. A takie ruchy typu lekarze kobietom, czyli no legalne, tak? Tak, ale tak. Jednak idące pod prąd. Tak, tak. No to są zazwyczaj po prostu młode dziewczyny, które mają jakieś tam bardziej feministyczne poglądy. Myślę, że jeśli istnieje jakieś podziemie aborcyjne, to jakby to wtedy chodzi o zysk, a nie o jakąś tam... O prawa kobiet. O prawa kobiet po prostu.
No ale tak jak mówię, nie wiem, czy to się dzieje tak naprawdę, nie znam nikogo. No natomiast tamte dziewczyny, no to po prostu robią to z dobrej woli, za darmo, tak. W sensie siedzą też, odbierają jakieś tam maile i działają, no ale, no tak. A czy wiesz, czy one napotykają na jakieś trudności w takiej pracy? No trudno mi się wypowiadać, zdanie. Tam nie pracowałam z nimi, także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. A co sądzisz o prywatnych gabinetach? No cóż. Tak. Moje poglądy są bardzo radykalne, powiedzmy, w tym temacie, ale ja jestem całkowicie przeciwna prywatnej opiece zdrowotnej, ale żyjemy w jakby kapitalistycznym świecie, w kapitalistycznym kraju i to jest normalne, w sensie ja nie uważam, że w ogóle prywatna opieka zdrowotna jest etyczna, bo uważam, że każdy powinien mieć równy dostęp do niej, niezależnie od grubości portfela, bo jakby no, zdrowie jest tą najważniejszą jakby wartością i nie powinien jakby... zdrowie nie powinno zależeć od bogactwa danego człowieka, ale jako, że żyjemy w takim kraju, no to oczywiście trudno jest mi, nie wiem, winić lekarzy za to, że gdy mają taką możliwość, dorabiają sobie w ten sposób. Jakby nie zwaliłabym winy na to, że jakiś tam nieetyczny lekarz po prostu ma prywatny gabinet i tak dalej, tylko no jakby zmiany systemu moim zdaniem są potrzebne, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to się nie wydarzy, że no przecież nie zostanie teraz zlikwidowana prywatna opieka zdrowotna, że to jest jakiś taki całkowicie niemożliwy postulat, którego bym teraz nie, jakby to są moje osobiste przekonania, ale wiem, że żadna partia w tym momencie by takiego postulatu po prostu nie miała, że trzeba jak najwięcej inwestować w tą publiczną opiekę zdrowotną, no ale nikt na razie prywatnej nie ma zamiaru usuwać. No. Okej. Wiem, że jako instagramerka odbierasz dziesiątki wiadomości najróżniejszych od dziewczyn. I czy masz jakieś obserwacje na temat tego, jakie są największe mity albo takie stereotypy panujące na temat antykoncepcji, na temat aborcji wśród młodych osób? Jakieś braki edukacji? Właśnie jeśli chodzi o aborcję, to mam wrażenie, że wiedza na temat aborcji farmakologicznej jest bardzo licha i że też myślą, że praktycznie wszystkie aborcje te wykonywane i właśnie w Polsce i za granicą to są same tam zabiegowe i w ogóle nie wiedzą, jak ona przebiega i tak dalej. Jeśli chodzi o tabletkę PO, to najczęstszy mit jest taki, że po prostu zapobiega implantacji, natomiast główne działanie tych tabletek po prostu uniemożliwia zapłodnienie, bo na przykład opóźnia owulację i zagęszcza śluz. Więc wymieniłabym takie. Dobra, to ja bym teraz przeszła do drugiego tematu, który mnie i Ciebie interesuje, psychiatrii medycznego, bo to też jest taki duży obszar, w którym się wypowiadasz. Tak ogólnie, jaka jest największa bolączka w tej chwili polskiej psychiatrii? Brak pieniędzy. To znaczy, nie dość, że brakuje specjalistów i specjalistek, to brakuje na przykład oddziałów. W sensie, jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, no to nawet jak te wszystkie miejsca szkoleniowe, czyli te miejsca, gdzie
jakby na które można iść na specjalizację, jakby one wszystkie były wypełnione, to i tak na oddziałach po prostu nie ma miejsca dla tych dzieci. Potrzebna jest więcej oddziałów. Tutaj no, w Warszawie akurat mamy dwa oddziały dziecięce, no w Warszawie i obok Warszawy to razem dwa oddziały dziecięce, dwa oddziały młodzieżowe, no i to jest absolutnie za mało. Mhm. W niektórych województwach nie ma żadnego oddziału dla dzieci i młodzieży. I to zawsze jakby jest, praktycznie cały czas jest tak, że no na oddziale jest 20 miejsc, no a tych dzieci po prostu jest no 35 do 40 i leżą na materacach na korytarzu. Więc nawet jakby było więcej lekarzy tam, to i tak jakby te oddziały są po prostu za małe i potrzeba ich więcej. A poza tym no potrzebna jest jakby, musimy w Polsce rozwinąć psychiatrię środowiskową, która nie jest skupiona na właśnie pobycie w jakichś tam oddziałach, tylko które są jakieś tam zamknięte i po prostu sztucznym, są sztucznym środowiskiem. Tylko powinna ta opieka być skupiona na tym, żeby pomagać właśnie w takim bardziej środowisku pacjenta. Teraz jest reforma psychiatrii, w sensie to się powiedzmy dzieje jakoś tam powoli, no ale no, na razie to wygląda jak wygląda. Poza tym dużą bolączką psychiatrii jest właściwie brak dostępu do psychoterapii. Psychiatra może być psychoterapeutą, generalnie psychiatrzy zajmują się bardziej lekami, no ale często to nie leczy wszystkich problemów, powiedzmy, i ten dostęp do psychoterapii jest bardzo ważny, natomiast teraz na NFZ się czeka wiele miesięcy, albo na przykład rok, albo dwa lata, no to to jest tragedia. A to, co mówiłaś o tym braku miejsc na oddziałach, jak myślisz, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że jest większa świadomość, więc więcej osób trafia na leczenie, czy jakby zwiększa się liczba dzieci, zwiększa się liczba diagnoz, czy... Czy nigdy ich nie było po prostu wystarczająco? Wydaje mi się, że nie było, ale jest więcej leczących się dzieci i więcej leczącej się młodzieży. No ja nie mam jakiegoś tam doświadczenia klinicznego, ale z tego, co jakby no, dowiadywałam się, czytałam, rozmawiałam, no to jest tak, że rzeczywiście oprócz tego, że jest większa świadomość, to więcej dzieci i więcej młodzieży choruje. Więcej. Jest coraz więcej. No ale tak samo wśród dorosłych. Też coraz więcej osób dorosłych ma na przykład zaburzenia depresyjne na całym świecie. Oczywiście wykrywalność również jest większa, no ale no, nie byłabym taka pewna, czy tylko tą wykrywalnością można się zasłaniać. Wydaje mi się, że nie. Mhm. A z czego to wynika, jak myślisz? Wiem, że to jest temat rzeka, ale... No tak. Myślę, że to zależy właśnie w jakim kraju, w sensie, że to bardzo jest zależne na przykład od polityki, od ustroju. Myślę, że w tym momencie w Polsce młodzież i dzieci choruje na przykład przez to, jakiej presji są poddawane, przez to, że ich rodzice i szkoła i wszyscy wokół, jakby cała ta propaganda taka kapitalistyczna mówi im, że muszą być wyjątkowe, że muszą być najlepsze, że muszą po prostu osiągnąć jak największy sukces i już nie można być jakimś tam po prostu, nie wiem, przeciętniakiem, każdy musi być najlepszy. No w klasie na 30 osób jakby tylko parę może być najlepsze, więc te wszystkie inne czują bardzo dużą presję. Poza tym ich rodzice są bardzo też zapracowani, nie poświęcają im wystarczająco czasu, więc one są gdzieś tam zagubione, gdzie są też zagubione, nie wiem, w social media, gdzie badania mówią, że czym więcej się ogląda
czym więcej się czasu tam spędza, tym jest większa szansa na zaburzenia depresyjne, gdy na przykład przeglądasz godzinami Instagram i to całe idealne instagramowe życie i porównujesz swoje do tego wykreowanego obrazu. Także jest wiele właśnie takich... No tak, i ludzie teraz jakby są też bardzo, bardzo zapracowani. Ludzie w tych czasach w Polsce nie mają pewnej pracy, pracują cały czas na śmieciówkach, mają świadomość tego, że ciągle mogą zostać wyrzuceni, że ciągle zjawi się ktoś lepszy, ktoś młodszy, ktoś jakby cały czas to jest taki konkurs. Na przykład w okresie transformacji ustrojowej, jako że zaszła ta zmiana, że no właśnie wcześniej była dla wielu ludzi ta jakaś tam stała praca i później to się nagle zmieniło, no to na przykład znacznie w Polsce wzrosła liczba samobójstw, była po prostu fala samobójstw, bo ludzie sobie nie radzili z tą taką niestabilnością. To znaczy ja nie mówię, że tamte ponad 30 lat temu było w Polsce super i że w ogóle świetnie, ale jakby no, nie można ukrywać, że ta transformacja ustrojowa też przynosi właśnie takie koszty i moim zdaniem no, kapitalizm się znacznie przyczynia do na przykład zaburzeń depresyjnych i lękowych. To jak ci się wydaje, jakby... po czyjej stronie teraz jest pałeczka, jak chodzi o jakąś zmianę tej sytuacji? Znaczy, kto jest za to odpowiedzialny? Czy szkoła za zwiększanie świadomości na temat profilaktyki, higieny psychicznej i tak dalej? Czy szkoła, czy rodziny, czy kompetentna debata publiczna, jakby pojawianie się w przestrzeni publicznej osób, lekarzy, terapeutów, pedagogów i tak dalej? Czy na przykład na działaczach społecznych, takich jak ty chociażby? Ja myślę, że no, potrzebne jest jakby wszystko, że jakby i działania ze strony szkoły i edukowanie na przykład rodziców, ale uważam, że no, nie będzie znacznie lepiej, jeżeli ta nasza rzeczywistość będzie wyglądać tak jak teraz. W sensie, jeśli nadal będziemy tylko gonić za zarobkiem i ciągle pracować i ciągle być jakby w takim stresogennym bardzo środowisku. Także, no a zresztą jakby teraz, no będzie, w sensie trudno jest mi optymistycznie na to wszystko patrzeć, przecież taka zmiana nawet edukacyjna to jeszcze by potrwała przez wiele lat, zanim to by się aż tak realnie zmieniło, a za te wiele lat, za te 20 i 30 lat, no to już będzie taki problem z klimatem chociażby, bardzo prawdopodobnie, tak. Że no nie wiem, czy to będzie takie bezstresowe wychowanie, nawet jak to wszystko tutaj się zmieni. Myślę, że będą nadal te dzieci narażone na dużą ilość stresu, więc to mało optymistycznie. A jak ty jako działaczka się z tym czujesz? To znaczy jako działaczka na Instagramie, czyli osoba, która jednak posługuje się kanałami docierającymi przeważnie do młodych osób i też ważnymi dla młodych osób, tak? Czyli masz bardzo duży wpływ i sama pisałaś o tym, że odbierasz bardzo dużo wiadomości, które wydaje ci się, że w ogóle nie powinny być kierowane do ciebie, tak? Ale jednak są kierowane do ciebie, czyli jesteś pod pewną presją, tak? Spoczywa na tobie jakaś tam odpowiedzialność. Tak czujesz, czy nie? No tak. Tak, czuję, że spoczywa na mnie odpowiedzialność. Nie wiem do końca teraz, o co pytasz. Jak się czujesz ty jakby, jako działaczka? Jaka twoja rola? W sensie, jak się czuję z taką odpowiedzialnością? No bywa to w pewien sposób obciążające, to znaczy... Myślę, że zbyt wiele osób, w sensie teraz no niektórzy z Was mogą stwierdzić, że o, przesadzam, że pewnie aż tyle osób jakoś aż tak niemocno nie słucha, że pewnie nie mam aż tak dużego wpływu, ale wydaje mi się, że naprawdę jest wiele bardzo młodych osób, które widzą we mnie
autorytet w zbyt wielu kwestiach i za bardzo aż jakby mam wrażenie, aż, że za mało filtrują nawet to, co ja mówię, że aż tak za bardzo mi wierzą, że jestem tym przerażona, bo po prostu ja też mogę popełniać jakieś błędy i też mogę jakby, no nie wiem, zrobić coś nie tak i każdy powinien myśleć za siebie. Mam wrażenie, że nie zawsze tak jest, więc no jest to odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność jakby, no spora. Czasem jakby sama siebie filtruję, że w jakiś sposób, że na przykład chciałabym coś tam powiedzieć, coś tam o czymś pomyśleć, ale później stwierdzam, nie, to jednak może na kogoś tam źle wpłynąć i jednak publicznie nie powinnam tego mówić, więc no tak. Dobra, a rozmawiamy tutaj o diagnostyce, o świadomości, dostępie do opieki, do leczenia psychiatrycznego i to jest jedna strona medalu, a potem ktoś już tę opiekę dostaje, tak? Decyduje się na terapię, na leczenie, trafia do psychiatry i to jest druga strona medalu, czyli kolejne schody. W jaki sposób są stygmatyzowane osoby leczące się psychiatrycznie? No przede wszystkim jakby już nawet już przed samą, jakby pomijając to, że trudno się dostać na psychoterapię i tak dalej, to osoby tego nie robią, bo boją się, że jakby wszystko będzie w papierach, że nikt ich w ogóle nie zatrudni. Generalnie jest nadal pewien wstyd przyznać się, że się chodzi do psychiatry, ale już coraz mniejszy, zwłaszcza jakby wśród młodych osób, coraz więcej osób po prostu o tym mówi. Ja też chyba użyłam słowa przyznać się, to tak użyłam tego słowa? Nie powinnam użyć tego słowa. Przyznawać się można do złych rzeczy, ale no właśnie, cały czas też muszę pilnować i nadal ja też się uczę używać poprawnego języka. Myślę, że nadal jakby po prostu osoby w społeczeństwie myślą, że osoby leczące się psychiatrycznie to są osoby, którym w pewien sposób nie można ufać, nie można, nie wiadomo czego się po nich spodziewać, albo po prostu nie chcą się z nimi jakoś przyjaźnić i być bliżej, bo się boją, że to będzie dla nich zbyt obciążające. Ja, nawet jeśli ktoś nie ma jakiejś choroby, no ale na przykład ma, nie wiem, zaburzenie osobowości, no to już jest też objęte ogromną stygmatyzacją, no bo nie wiem, o borderline'ach na przykład ile się mówi i po prostu, że nie wiem, ile jest takich krzywdzących stereotypów, że to jest jakaś całkowicie, nie wiem, niszcząca osoba i że najlepiej po prostu się nie zbliżać. Dr. Jekyll i pan Hyde. Tak, tak. No więc no, poza tym też ludzie twierdzą, że no, jeśli się bierze jakiekolwiek leki psychiatryczne, to jest się takim całkowicie, nie wiem, przyćpanym, otumanionym i po prostu też boją się tego, no bo po prostu oglądali się filmów. No to najczęściej aż tak nie działa. Okej, okay, a jakby jaka była twoja ścieżka jako działaczki, taka, mam na myśli obszary tematyczne, które cię interesują, czyli sprawy, w których zabierasz głos, bo to są prawa kobiet, to są to jest stygmatyzacja i w ogóle postrzeganie osób leczących się psychiatrycznie, to jest lekarska misja, ale to jest też polityka, prawa zwierząt. Jak to się rozwijało? Ale na Instagramie, czy nie, ogólnie? Nie, w twojej, jakby w tobie, w twoich zainteresowaniach. No trudno powiedzieć, bo to się jakoś wszystko w pewnym sensie nakładało na siebie i najpierw było jakieś takie, myślę, że wkurzenie na kościół, później na seksizm. A później jakoś na te, w sensie
później zaczęłam myśleć też o innych tematach. Myślę, że najpierw to były właśnie takie sprawy, powiedzmy, pozagospodarcze i takie właśnie jakiś tam feminizm, prawa LGBT, później ewentualnie prawa zwierząt, a dopiero później prawa pracownicze i podatki i tego typu rzeczy, bo wcześniej uznawałam, że to jest jakieś za trudne i nudne i... Jak to się dla Ciebie wszystko łączy w właśnie tak światopoglądowo, tak? Prawa mniejszości seksualnych, prawa zwierząt, prawa kobiet. Czy myślisz, że to wykluczenie społeczne czy uprzedmiotowienie ma jakieś wspólne mianowniki? Tak. Tak, no dla mnie to się wszystko łączy w jedną całość, w sensie, że skoro jestem przeciwna dyskryminacji pewnych mniejszości, no to też muszę być przeciwna dyskryminacji innych, jakby skoro na przykład ludzie generalnie mają być równi, no to nie tylko ze względu na jakby płeć, tylko też ze względu na orientację seksualną. Skoro ze względu na orientację seksualną, to też na pochodzenie klasowe, prawda? Dla mnie raczej takie, no w sensie, dla mnie jest to bardzo spójne. Dla mnie jest bardzo niespójne, gdy ktoś mówi, że no właśnie jest tam za równością, na przykład, że jest feministką, że jest pro-LGBT, ale gardzi ludźmi biednymi. To jest dla mnie na przykład niespójne. To znaczy oni tak tego nie ujmują oczywiście, tylko ujmują, że biedni są głupi i leniwi, ale jest tak. No dobra, a inne gatunki? Gdzie w tym wszystkim? To znaczy... Czy to dla Ciebie w ogóle się wiąże? Tak, dla mnie wiąże się to właśnie z taką... z tym, że jakby w tym wszystkim chodzi o empatię, że to nawet już nie jest tak tylko na poziomie takim racjonalnym, że po prostu wszyscy równi, więc i człowiek, i inne zwierzęta, ale na podstawie takiej wrażliwości na krzywdę po prostu. Oczywiście jest jeszcze właśnie ta komponenta racjonalna, że jako, że nie jestem osobą wierzącą i nie wiem, uczyłam się biologii, wiem, że człowiek również jest ssakiem, to ja jakoś nie wyróżniam, w sensie wiem, że po prostu to też są zwierzęta i że nie jesteśmy kimś, no w pewnym sensie jesteśmy wyjątkowi, ale to nie patrzę tak na to, że o, człowiek jeden dostał od Boga duszę i Bóg pozwolił nam wykorzystywać, powiedzmy, zwierzęta na jakieś tam swoje cele, prawda? Tylko, że w takim sensie jesteśmy równi. Oczywiście, że ja jestem bardziej związana jakby z ludźmi, oczywiście, w sensie, że jest to naturalne. Wiem, że nie wszyscy weganie tak mają i że jakby niektórzy weganie uważają, że jakby tak samo cenią życie kury jak życie człowieka. Ja mam inaczej, ale też nie jestem w stanie ich zrozumieć. No właśnie, bo jesteś weganką, czyli to jednak jest coś więcej niż przekonanie, że nie wiem, należy zwierzęta zabijać humanitarnie, tak, i oszczędzić im cierpienia. Stoisz na stanowisku, że jakby możemy i powinniśmy no nawet coś tam poświęcić, tak? No dla niektórych dużo, tak? Żeby nie zabijać zwierząt w ogóle. No tak. To znaczy... no myślę, że gdyby zwierzęta były zabijane rzeczywiście, powiedzmy, humanitarnie, tylko co to jest tam humanitarne morderstwo? Ale powiedzmy, żyłyby w jakichś lepszych warunkach i nie byłoby to okupione takim cierpieniem, no to rzeczywiście jakby ten akt morderstwa miałby inny wymiar. Natomiast ja teraz nie wierzę w to, że po prostu można
polepszyć warunki i na tyle jakby zmodyfikować te przepisy, żeby tak, żeby po prostu było idealnie, żeby te wszystkie zwierzęta były super szczęśliwe i nieszczęśliwe sekundę przed śmiercią. No jakby nie jestem w stanie to uwierzyć. Chociaż też nie jestem w stanie uwierzyć, że mój indywidualny wybór jakoś bardzo wpłynie w tym momencie na to, że no, nie wierzę w to, że nagle wszyscy z własnej woli zaczną być weganami. Uważam, że trzeba również wprowadzić jakieś rozwiązania systemowe, zwłaszcza jakby nie tylko ze względu na etykę, ale także ze względu na ochronę środowiska chociażby i na zmianę klimatu. I uważam na przykład, że mięso powinno być na kartki. A ze względu na zdrowie? Czy na przykład jako lekarka postulowałabyś wegańskie posiłki, wyłącznie wegańskie, wiadomo, że nie mówimy o dostępności, bo to powinien być standard, wyłącznie wegańskie posiłki w szpitalnych stołówkach, w szpitalach, w szkolnych stołówkach, tego rodzaju miejscach? To znaczy, jeśli chodzi o zdrowie, to zjedzenie mięsa raz w tygodniu, to znaczy no, na przykład tam drobiu i raz lub dwa razy w tygodniu ryby, jest okej. Mhm. I nie ma jakichś ogromnych korzyści zdrowotnych pomiędzy właśnie jedzeniem mięsa raz w tygodniu, a wegetarianizmem. Jeśli chodzi o wegetarianizm, a weganizm, to również weganizm nie ma jakichś ogromnych korzyści zdrowotnych, tak mówią badania. Mhm. Takie mocne ograniczanie mięsa zdecydowanie jest zdrowe, no ale większość jednak dokumentów, jakichś takich w sensie filmów, mówiących o weganizmie i właśnie o tym, jaka to jest zdrowa dieta, albo jakichś takich artykułów na wegańskich stronach, które mówią, że po prostu mleko to śmierć, no śmierć krów, ale że śmierć ludzi, no to większość po prostu tam nie ma jakichś rzetelnych badań, które to potwierdzają. Jakby można mieć zdrową wegańską dietę w każdym wieku i jest to również stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast dieta z mięsem raz w tygodniu również jest zdrowa. Mhm, okej, ale czyli w takim układzie jakby wiemy, że można mieć zdrową wegańską dietę i wiemy, że jest tutaj kilka zmiennych, nie tylko zdrowie, ale też klimat, prawa zwierząt. Czy uważasz, że to powinien być standard? Wegańskie posiłki w czasie jakichś, nie wiem, publicznych konferencji, właśnie w szpitalach, przedszkolach, szkołach? No tak, uważam, że to powinien być standard, no ale też trzeba to jakby też przemyśleć, no bo nie wiem, w szpitalach psychiatrycznych ludzie czasem siedzą rok, no to skoro mieliby jeść całkowicie wegańskie posiłki czy wegetariańskie, to trzeba byłoby im podawać witaminę B12, w sensie to jakby no jasne, trzeba by było to bardziej przemyśleć i dostosować odpowiednio do danej instytucji. To, że na każdej konferencji powinna być tylko wegańska dieta, jest dla mnie oczywistością. Natomiast no właśnie jeśli chodzi o takie różne placówki, no też wolałabym, żeby było wegańsko, no ale trzeba by było to zrobić z głową. Jasne. A wspomniałaś, że nie bardzo wierzysz w to, że twój indywidualny wybór tutaj gra rolę. Znaczy jakąś tam gra, no bo wiadomo, teraz jest więcej wegańskich produktów i tak dalej, no ale i tak spożycie mięsa jakoś bardzo nie maleje w Europie nawet. Ale masz 50 tysięcy osób na Instagramie, czyli jakby traktujesz to jako swój indywidualny wybór, czy jednak sprawę, bo ty zrobiłaś nawet bardzo popularny hashtag wegański, tak, więc tak. Jakby to już nie jest chyba do końca twój indywidualny wybór, a raczej sprawa publiczna. Tym bardziej, że no jakby zabierasz głos w tej kwestii. Tak. Czy zdecydowałaś się jednak na to, żeby to była jedna z twoich spraw publicznych? Tak, bardzo czuję to, że to jest już sprawa publiczna i właśnie czuję, jeśli też to nawiązuję do tego pytania o nacisku i odpowiedzialności. Jakiś czas temu w Warszawie
z Tomkiem. Tomek generalnie to, może część z Was go kojarzy właśnie z Instagrama. Weszliśmy w nocy do jakiejś takiej pizzerii, gdzie sprzedają pizzę na kawałki. I od razu, i tam były właśnie wegańskie, no ale były również wegetariańskie, a my tylko weszliśmy i od drzwi rozpoznała nas dziewczyna, która tam pracowała i powiedziała, a my byliśmy mega głodni, że no dla was to już nie mamy, no bo wegańskie się skończyły, więc jakbym chciała zgrzeszyć, to bym nie mogła, jakby, bo czuję wzrok na tobie, także tak, także tak jest to sprawa publiczna w tym momencie. Okej, okay, a co cię motywuje do działania? Myślę, że właśnie te wiadomości, no nie wiem, wczoraj byłam bardzo zmotywowana, gdy tyle osób wysłało mi, że rzeczywiście jest na protestach i że rzeczywiście jakoś działa, no i bardzo po wyborach jakby dostałam masę wiadomości od młodych dziewczyn, które albo nawet nie takich młodych, które nigdy na przykład, które już, no nie wiem, są znacznie starsze ode mnie, a nigdy nie były na wyborach i że w końcu zainteresowały się polityką i stwierdziły, że to ważne i w końcu na te wybory poszły. I również, no właśnie od dziewczyn, które dopiero w tym roku zaczęły chodzić na różne protesty, na manifestacje, które przekonały swoje rodziny, że to jest ważne, swoich znajomych, zaczęły o tym rozmawiać. Więc myślę, że no to mnie tak najbardziej motywuje, że jednak widzę tę jakąś zmianę, że jakoś wpływam na te osoby moim zdaniem pozytywnie, chociaż na pewno ktoś by się pokłócił. A co jest najtrudniejsze dla Ciebie w tej pracy, tej społecznej? Coś Cię demotywuje? Tak, demotywuje mnie najbardziej. Mnie demotywuje krytyka, ale taka ostra i nieprzyjemna, taka trochę hejtowa, z lewej strony. Najbardziej mnie demotywuje właśnie krytyka od feministek, od działaczek LGBT, od jakichś, nie wiem, osób z poglądami bardziej socjalistycznymi i tak dalej, które właśnie teoretycznie mają poglądy podobne do mnie, ale coś tam im się nie spodoba w moim poście czy w mojej wypowiedzi. No i dostaję wiadomości jakby, że to, co robię źle, że znów zepsułam, że znów coś tam jest niedokładnie, że coś źle ujęłam i że to, co robię, jest szkodliwe. I jakby tą krytyką się o wiele bardziej przejmuję, bo biorę ją bardzo do siebie. No i jest taka bolesna, bo później rzeczywiście nad tym myślę mocno i się zastanawiam, czy może ja rzeczywiście nie powinnam się wypowiadać, że może to jest źle, że ja mam takie zasięgi, że to powinien być ktoś inny, kto lepiej by to ujął, że bo rzeczywiście po prostu nie umiem pisać, skoro ona tak to odebrała i nie wiem, mam za małą wiedzę, więc może powinnam siedzieć cicho. To jest takie strasznie demotywujące, że nieważne co w sensie, że ciągle jest coś źle, ciągle jest coś nie tak. Bo jeśli ktoś mnie tam po prostu zwyzywa, nie wiem, że jestem morderczynią, albo że po prostu jestem LGBT zboczeńcem, to tak bardzo mnie to nie rusza. Natomiast jeśli ktoś uważa, że napisałam, ktoś mnie wyzywa przez to, że uważa, że napisałam coś klasistowskiego albo transfobicznego, to wtedy bardzo. I jakby ja... Merytoryczna jakby krytyka, w sensie... Tak, tak. Ale to właśnie to nie jest, często to nie jest merytoryczne. Nie merytoryczne, nie w sensie, że pozytywnym, że merytorycznie wartościowa, tylko odnosząca się do merytoryki. Tak, tylko właśnie ja bym chciała dostawać te uwagi i czasem dostaję właśnie takie fajne merytoryczne uwagi, tylko że bardziej może wyrozumiały sposób przedstawione, a nie taki i jakby one są często bardzo cenne, a nie taki skreślający całkowicie wszystko,
co robię, bo to jest bardzo demotywujące po prostu. A wspomniałaś, że jesteś dla wielu osób autorytetem, czasem nawet bardziej niż byś chciała. A kto dla ciebie jest autorytetem? Nie, ja uważam, że nie powinno się mieć takich, że nie powinno się ślepo nikomu wierzyć i że powinno się wszystko podważać i wszystkich. Tak, że wiadomo, że jakby kogoś opinia może być cenna w danym temacie, jeśli uważamy kogoś za mądrą osobę, jeśli ktoś się na czymś zna właśnie i wypowiada się na ten temat, zastanowić i nie przyjmować wszystkiego po prostu tak bezmyślnie. I też nie uważam, że no jakby nawet jeśli ktoś jest w jakimś stopniu dla mnie autorytetem, to też w danej dziedzinie, a nie we wszystkim. Oczywiście. A jest ktoś, kim się szczególnie inspirujesz jako działaczka, jako feministka? Nie. nie chciałabym teraz, żeby tak szukać na siłę, jakby czerpię po prostu z bardzo różnych źródeł i nie mam jakichś takich totalnie ulubionych, nie wiem, idoli. Idolek. Dobra, okej. Ja myślę, że to jest dobry moment, bo już prawie półtorej godziny rozmawiamy, żebyście wy mogły i mogli zadać swoje pytania, jeśli jakieś macie. Ja w sumie mogę mieć. To się pierwsze. Znaczy w sumie to też mówiłaś na temat edukacji seksualnej. Chciałam się dopytać, co sądzisz o tym, co się ostatnio dzieje u nas politycznie, a mianowicie to, że edukacja seksualna ma być penalizowana w Polsce. Pytam o to. Uważam, że strasznie. Uważam, że jest po prostu, że już było na maksa tragicznie, no a teraz to tylko zmierza w gorszym kierunku. Ja mam taką nadzieję, że jednak tego nie przepchną, w sensie, że to jednak nie dojdzie do tego, no ale nie ufałabym temu, że na pewno tak będzie i na pewno te protesty są na wszelki wypadek tak, potrzebne. Potrzebne, no niestety. Będzie 17 listopada w Warszawie na demonstracji? Konkretne pytanie. Nie wiem, może. Okej, a jakie masz to, bo kojarzysz te demonstracje, nie? Tak. Masz do niej jakiś konkretny stosunek, bo spotykałem się z opiniami bardzo pozytywnymi, ale były też jakieś negatywne z jakiegoś powodu. Byłem ciekawy, co dobrym myślisz. Myślę, że teraz nie chcę się odpowiadać na razie na to pytanie, że musiałabym bardziej przemyśleć jeszcze to. Okay. Nie mam, no tak. Nie mam pytania. Nie, to tak do feministki. Bo jeżeli obracamy się wśród kobiet, na przykład na moich studiach mam tylko dziewczyny na roku i wiele z nich w ogóle nie rozumie, czym jest feminizm. Dzisiaj może mi powiem, ja nie powinnam prowokować tej dyskusji, ale zapytałam dzisiaj koleżanek, czy są feministkami. To jest zmieszanie takie, mówię to nie, a może no nie. Brzydkie słowo na F. I później jedna z nich, chociaż chyba nie zna tej frazy Me Too, powiedziała o tym, że kobiety właściwie kłamią i tutaj cytuję, większość z nich dała dupy i teraz zajmą się rolę, teraz kłamią. I jakby moje pytanie jest takie, jak mam rozmawiać z koleżankami, znajomymi, w ogóle z kobietami, które w ten sposób się wypowiadają, bo ja, no, to jest takie chyba ludzkie pytanie, bo ja nawet nie wiem, ja nie chcę ich atakować, ale... Może nie powinnam prowokować tej dyskusji, ale to czasami wychodzi naturalnie, nawet przy jakichś tematach ze studiów i jakby, jak mam rozmawiać z takimi kobietami? To znaczy, moim zdaniem, naprawdę
ciężkie jest rozmawianie bez emocji w takiej sytuacji, a z drugiej strony, jeśli się o tym rozmawia właśnie będąc wkurzoną, no to znów się utwierdzamy ich w fakcie, że po prostu to te wkurzone, sfrustrowane feministki, które nie mają żadnych argumentów i tylko chcą krzyczeć. I moim zdaniem warto jest rozmawiać, ale na pewno wrażliwiać te osoby na to. No nie wiem, jeśli jesteś też jedyną feministką na przykład w gronie, no to też trudno. Myślę, że już wszyscy wykładowcy o tym wiedzą i ostatnio też się pochwalę, że dzięki też przez to, że obserwuję Ciebie i też Hayashu i tak dalej, to staram się coraz bardziej iść wegańsko, też takiego czystego weganizmu i o tym też już wszyscy wiedzą. I wierzę. Przeszła na weganizm. Nigdy już nie lubi. I w tym roku koordynuję projekt Queer Education. Mhm. Jakby nie patrzeć, to większość osób, które w tej chwili się w to będzie angażować i ogólnie moich znajomych tutaj są, no to są osoby LGBT i jestem LGBT i ogólnie jesteśmy w takim mniej więcej wszyscy out, przynajmniej na uniwersytecie. I zdajemy sobie sprawę, że też są tacy ludzie, którzy, no, jakieś różne komentarze, bo jest nas dużo na tych studiach. Mhm. Ale ja mam pytanie odnośnie jakiejś dyskryminacji wśród lekarzy, dyskryminacji lekarzy, którzy są LGBT i ogólnie świadomości na wszystkie te tematy w środowisku już lekarskim, bo studenckie to znam i próbuję na tym pracować tutaj. Nie wiem, jak jest w Warszawie i jakie tam są konkretnie projekty, ale ogólnie znam jednego lekarza, lekarza LGBT osobiście, no i on wyjechał do Szwecji. Wyjechał do Szwecji w sumie po to, żeby wziąć ślub, ale też nie wiem, czy nie z powodu jakiegoś dyskryminowania, o tym akurat nie rozmawialiśmy nigdy konkretniej, ale jakie jest twoje zapatrywanie się na ten temat, czy doświadczyłeś czegoś jak na razie w pracy? To znaczy, ja myślę, że bardzo niewielu jest lekarzy i lekarek, które są wyautowane w pracy, które są starsze. Raczej właśnie to jest takie młodsze pokolenie, a jeśli się spotkałam właśnie z lekarzami, którzy są LGBT, to było tak na takiej zasadzie, że podobno tamta prowadząca jest lesbijką. Tak słyszałam, ale to jest takie, tak mówią, że ona z babą mieszka, więc to jest na tej zasadzie, a jakby w ogóle praktycznie nie poznałam żadnego starszego lekarza, który mówi o tym, więc to jest raczej sama taka młodzież. Jeśli chodzi o mnie, to ja się wyautowałam tylko na jednym z oddziałów w tym roku. No i były jakby te same teksty właściwie co zawsze, takie, że od razu po 60-paroletni lekarz do mnie, czy lubię trójkąciki. Jakby to wyglądało praktycznie tak samo, taka sama bifobia jak wszędzie. Nikt mnie jakoś tam szczególnie, nie wyzywał i tak dalej, ale to był też taki, to nie był jakoś super konserwatywny oddział, zresztą dlatego też to zrobiłam tam, ale myślę, że tak jak wszędzie, natomiast
Myślę, że jest duże niezrozumienie tych tematów niestety w środowisku lekarskim. No i fajnie, że tutaj w Krakowie jakby coś robicie w tym kierunku. No ale ja studiowałam w Katowicach i praktycznie nic tam nie było o seksuologii, a co dopiero jakby o środowisku LGBT. Także jeśli chodzi, jeszcze tam było trochę na przykład wyautowanych mężczyzn na roku, no i wiedza jakoś tam, ale jeśli chodzi o transpłciowość, no to masakra moim zdaniem z wiedzą. Myślisz, że to się będzie zmieniać, jak teraz będą ludzie kończyć studia, czy...? Myślę, że to się będzie zmieniać, bo właśnie, no nie wiem, też chyba w Warszawie coś tam się dzieje w tej kwestii, ale jednak myślę, że to będzie szło powoli, bo moi rówieśnicy, którzy przecież dopiero co skończyli studia w zeszłym roku, nadal nie mają tej wiedzy, którą moim zdaniem powinni mieć. Próbuję sobie przypomnieć, jeśli chodzi o antykoncepcję i aborcję, to jakichś aż takich ciężkich przykładów, jak podałaś, to wydaje mi się, że osobiście nie spotkałam, bardziej się spotykałam z seksizmem, na który reagowałam i uważam, że warto reagować. I że warto się wcinać w te dyskusje, no ale wiadomo, że są wykładowcy, którzy będą złośliwi i że, no nie wiem, że niektórym można się narazić bardzo mocno, no ale ja uważam, że to jest słuszna sprawa. W sensie ja się... Jeśli chodzi o na przykład seksizm, no to zazwyczaj się odzywałam, jakoś nie miałam jakichś dużych problemów z tego powodu, tylko jakieś tam sprzeczki, no bo jednak na oddziale chirurgii trudno nie doświadczyć seksizmu. Także tak, uważam, że warto. To znaczy też miałam jakieś takie dyskusje dotyczące aborcji, że powiedzmy, ginekolożka na przykład uważała, że jeśli chodzi o trisomię 21, to że nie powinna być legalna aborcja, no bo ona była na obozie dla właśnie dzieci z trisomią i one były super zadowolone. W sensie, gdy wiadomo, że jest to jakby tak niejednorodna przypadłość, że jakby te dzieci są w bardzo różnym stanie, no i nie powinno się zmuszać kobiety do opiekowania się chorym dzieckiem, prawda, i do urodzenia chorego dziecka, więc ja dyskutowałam z nią na ten temat, no ale z takimi jakby aż tak skrajnymi przypadkami, jak ty mówisz, to ja się na studiach nie spotkałam bezpośrednio. To ja nie chcę. Jest takie lekkie, bo pracuję w księgarni i czasami przychodzą do mnie ludzie, pytając właśnie jakieś książki. No i tak już parę razy się zdarzało, że tak jak właśnie pytam, na jakie wieki w ogóle, no to tak szeptem jest zadawane, no
bo mój wnuk ma autyzm albo coś w tym stylu. I to tak, tak strasznie wstydliwie to jest zrobione, no i zawsze jest taki dodatek, no bo on jest niepełnosprawny i tak w sumie nie da się z nim pogadać, i tak w sumie niczym się nie interesuje, no i co ja tam mam właśnie, co ja mogę polecić. No i strasznie mnie to boli właśnie, że jest taka narracja, że właśnie jak dziecko ma autyzm, no to już od razu takie w sumie warzywo, no bo siedzi tylko samo ze sobą, interesuje się jakimś wycinkiem, no i tak, ja się nigdy nie odpowiedziałam, ale tak już rośnie to we mnie, żeby odpowiedzieć, że no ja nie uważam takich osób za niepełnosprawne, że za gorsze. Są inne, no ale nie ma takich samych ludzi, także... No tak, teraz jakby... Ja tak się ci nie odpowiedzę, żeby nie było, że ja się narzucam, ty mówisz, czuję i w ogóle. No myślę, że warto jakoś wytłumaczyć pojęcie neurotypowości i tym, że inne, no, że nie wszyscy są właśnie neurotypowi i że, nie wiem, warto też skierować, myślę, że do jakichś, chociaż też jeśli to jest jakaś tam starsza pani, no to... Tak, to są babcie i to takie właśnie, no tak 60... To trudno, ale jest taka na przykład, jest fundacja Jean chyba, tak, ona się zajmuje osobami ze spektrum autyzmu i ona ma jakieś takie fajne kampanie i są tam osoby z różnym jakby z zespołem Aspergera, które są jakby pełnosprawne intelektualnie i z jakimiś takimi cięższymi po prostu postaciami, które właśnie opowiadają o autyzmie i myślę, że fajnie sobie albo tam skierować, no albo ty sobie możesz tam znaleźć jakieś tam informacje, powiedzmy. No i tam na przykład, nie wiem, była dziewczyna, która mówiła o tym, że ma zespół Aspergera, że ona się nie czuje jakaś gorsza, tylko że ma właśnie inny, wyjątkowy całkiem świat i ona by tego nie zamieniła. Bo wiem, że też ostatnio wyczerpałam taką serię książek, bo tam robiłam zamówienie dla biblioteki i to było super, że pani z biblioteki sama sobie właśnie znalazła książki, ja musiałam tylko sprawdzić dostęp też, o właśnie autyzmie. I to były takie książki cienkie dla dzieci, super mocy, coś w tym stylu. I właśnie było o autyzmie i to właśnie było przedstawione jako właśnie taka super moc, że to wcale nie jest się gorszym. I to takie pokrzepiające, że jednak właśnie ktoś z biblioteki, z tych właśnie takich placówek właśnie sięga po takie właśnie bardziej mniej znane książki niż nowości. Jeszcze mam takie drugie pytanie, bo to mnie ciekawi. Mam nadzieję, że się nie obrazić. Zawsze mnie zastanawiam. Wiem, że masz koty i są super. I właśnie mnie zastanawia, czym się karmi koty będąc weganem? Czy to nie jest sprzeczności? Bardzo dużo pytania to dostaję. Bardzo często dostaję to pytanie. Uważam, że jest to sprzeczność. Uważam, że jest to sprzeczność, zwłaszcza, że jakby no, nie jestem weterynarką, ale z tego co wiem, jednak koty muszą jeść mięso. No, w naturalnym środowisku one by jakoś łapały te myszki, powiedzmy, a tak to rzeczywiście to są zwierzęta hodowlane. I no, nie do końca uważam, że to jest, w sensie, jeśli jeszcze się adoptuje na przykład kota ze schroniska, to też jest tak, że no, te koty już są na tym świecie i coś tam muszą jeść i warto jakby dbać o ich zdrowie, no i od razu wysterylizować te zwierzęta, żeby się dalej nie rozmnażały. No ale kupowanie rasowych kotów uważam i jakby no, przez to stwarzanie popytu, to uważam, że jest to nieetyczne. Jakby uważam, że to był nieetyczny mój wybór. Robię czasem złe rzeczy. Wszystko. Tak. Mam w klasie transseksualistę,
Mhm. To jest osoba, która urodziła się jako kobieta, ale czuje się jako mężczyzna i nie czuje się dobrze w swoim ciele. Mhm. I ta osoba jest bardzo mądra i lubię bardzo z nią rozmawiać, ale czasami nie potrafię jakby wytłumaczyć jej jakby mojego punktu widzenia i tak nawet nie wiem, jak z taką osobą mogę rozmawiać. To znaczy, chodzi ci o to, że nie wiesz, jakich słów na przykład używać, języka i tak dalej. Myślę, że na stronie kampanii przeciw homofobii, że tam coś było właśnie, no bo tak, no bo to nie mówi się też transseksualista, tylko osoba transpłciowa, nie, że ktoś się urodził kobietą, bo jakby ta osoba zawsze była po prostu mężczyzną, więc jakby jest dużo rzeczy do nauki, jakby trzeba to po prostu przyswoić. Myślę, że na stronie kampanii przeciw homofobii, no i jeszcze jest ta fundacja, czy tam Stowarzyszenie Transfuzja. I oni pewnie też coś tam mają. I jeszcze jest Fundacja Akceptacja w Poznaniu. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie. Odnośnie ekologii, odnośnie zero waste, less waste, jakie jest twoje podejście do tego? Czy wprowadzasz jakieś zmiany w swoje życie, mające na celu jakieś ograniczenie właśnie odpadów, życia w duchu less waste? Myślisz, że ma to sens robienie takich małych rzeczy, typu właśnie rezygnacja ze słomek? Myślisz, że to ma znaczenie, że robimy takie rzeczy, my je Myślę, że jakieś znaczenie ma, natomiast niewielkie w porównaniu do zmian systemowych. Też jeśli my robimy takie rzeczy, to też myślę, że rośnie świadomość ogólnie na ten temat i też jest większa szansa na to, że przepchniemy te zmiany systemowe i że będziemy protestować. Na pewno ważniejsze jest iść na protest niż nie wziąć plastikowej reklamówki po prostu. Ja próbuję wdrażać te wszystkie zmiany, ale zdaję sobie z tego sprawę, że głównie to chyba po prostu lepiej się z tym czuję i mam czystsze sumienie, a tak naprawdę no to nie, jakby indywidualni konsumenci nie są za to odpowiedzialni, za to wszystko. Najbardziej zanieczyszczają środowisko wielkie firmy. I potrzebne są po prostu zmiany prawne, ale my, jako indywidualne jednostki, możemy się zgromadzić, zaprotestować i jakoś próbować je przepchnąć. Prawnych, to jest tak, jakaś tam mała, jakby tak, to coś daje, ale to daje mało. Właśnie, to mówić, że kupuję też ten cały
tam mała cegiełka. Ma to jak, w sensie coś tam to zmienia, ale potrzebne są jakby regulacje. W sensie nie wystarczyło to, żeby po prostu mówić ludziom tylko, żeby nie kupować trójek, tylko muszą sklepy wycofywać te jajka tak. Trójki, nie? Muszą być po prostu musi... Tak, a jednocześnie to, że sklepy są skłonne wycofywać jajka trójki jest funkcją tego, że wiedzą, że odmowa pójścia za kampanią, mimo że to jest przymus oczywiście, wiąże się z kryzysem PR-owym, a to jest zbudowane na wieloletniej pracy mrówczej aktywistów, którzy ukształtowali to, że społeczeństwo inaczej postrzega jajka trójki, więc to wszystko jest tak. Życie. Tylko że też musimy być bardzo uważni, no bo jakby te firmy później udają, że na przykład są bardziej eko, a wszystkim firmom chodzi o pieniądze. Tak. Nie o to, żeby być eko, tylko chodzi im o pieniądze. Jak teraz Lidl wypuszczał kampanię, że teraz ich butelki plastikowe będą trochę cieńsze. A i zależy im tak. Na tym, żeby jak najwięcej sprzedać butelek plastikowych. Tak, i ja myślę, że to jest moment, w którym przecina się to, co ty mówisz o systemowych zmianach, z pytaniem o to, jaki wpływ ma to, co my robimy. W tym sensie, że systemowe zmiany, jakby nikt z nas chyba tutaj nie wierzy w poruszenie sumienia wielkich korporacji. Jakby jedynym motywatorem dla nich jest... Po wiadomościach jedyna motywacja dla wielkich rzeczywiście firm jest korzyść finansowa, a ona odbywa się tylko w oparciu o przemiany społeczne, przemiany konsumenckie, które budują kampanie, dobrze przemyślane kampanie. To jest też coś, czego organizacje cały czas się uczą, bo faktycznie było tak kilka razy w przypadku kampanii, czy to Otwartych Klatek, czy Fundacji Alberta Schweitzera, czy innych kampanii korporacyjnych, że oni zawarli umowy z jakimiś korporacjami, czy z jakimiś sieciami na temat wycofania jajek trójek, ale te umowy były nieścisłe i potem się okazało, że te sklepy to omijały, bo zadeklarowały wycofanie jajek trójek, ale tylko z bezpośredniej sprzedaży, a nie produktów, które one zawierają. Więc to jest coś, czego cały czas ruchy się uczą, ruchy praw zwierząt, no i jest to coraz skuteczniejsze, ale tego wszystkiego by nie było bez tego, że Biedronka, czy Lidl, czy Carrefour wie, że jeżeli został postawiony przed pytaniem o to, czy wycofa jajka trójki i powie nie, bo mamy to gdzieś, to będzie kryzys PR-owy. Natomiast jeśli mogę, myślę, że to jest mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości, bo jak to robisz, to poszerzasz świadomość i więcej ludzi zaczyna zdawać sobie właśnie sprawę, tak. Że it's a thing. Więc myślę, że zawsze warto. Warto. Myślę, że warto też zrobić jakąś skuteczną. Tak. Koleżanka jest bardzo, jako nie ma mnie jedzenia. I nie kupuję w wodzie w butelkach plastikowych. I je taki suchy chleb. Konsekwencją tego, że jakiś rodzaj jajek jest wykorzystany, który był najtańszy, będzie tym, że na półki trafią te, które są droższe. Cena nie spadnie, bo to wymaga więcej miejsca, więcej uwagi i tak dalej, więc znowu te produkty robią się mniej dostępne dla tych osób, które mogą ich najbardziej potrzebować, bo nie mogą sobie pozwolić na przejście na inną dietę, więc jasne, to trzeba może to dotyczy jakby jajek, które są na półce, to może tak. Jakby tak. To, czy ktoś kupi sobie 10 jajek, w sensie bezpośrednio jajek, ale czy to dotyczy jajek dodawanych do produktów? Myślę, że to pójdzie bardziej w stronę weganizowania receptur tak. Przez wielkie firmy, tak. Na ciastkę. Tak, i mam nadzieję, że tak będzie, natomiast na chwilę obecną jeszcze popyt jest na tyle duży, że ja mam obawy odnośnie skutków ekologicznych wypychania tej uprawy klatkowej, jakkolwiek ona jest okropna i każdy koszt uważam, okej, jest lepszy niż to, co się dzieje, natomiast znowu każdy kij ma niestety dwa końce. A to ja mam jedno pytanie, tak odbiegając lekko od tego poważnego tematu. Dość idiotyczne pytanie, a wspomniana została Biedronka. Czy zaproponowali ci płacenie za promowanie i takie parówki? Tak, parówki musiały się pojawić.
ani Polsoja mi nie zaproponowała nadal niczego, ani w ogóle Biedronka, do której, którą non-stop promuję. Uważam, że to skandal. Jak chcesz, to ci załatwię numer do Polsoi. Okej, okay, no mi odpisują, jak oznaczam Polsoję, żeby mi w końcu zapłacili, to hehe. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Powiedzieli, że mogą mi zapłacić w parówkach. Powiedziałam, tak, żeby wpadali. Tak, poważnie? Nie, ale naprawdę, Polsoja wypowiedzi na łapeczki z jedzeniem. No dobra, ale... Moja zapłata wiedzie to tym. Nie, nie dałam się przekupić za parówki. Kiełbasa wyborcza. Tak zakończymy pętę. Na tym, że nie dałam się przekupić na parówki. Ona dostaje się z tego spotkania. Przykro, ale to już zostanie z tobą na zawsze. A to parówek. Przynajmniej nie krzapasz ty miarę od papieru toaletowego. Nie wszystko można kupić z tym akcentem. Nie wszystko można kupić. Dobra, dziękuję wam bardzo w takim razie za super liczne przybycie i za zaangażowanie. I pozwolę sobie nadmienić, że cykl jest, jakby cykl trwa i to co miesiąc jest jedno spotkanie z jednym kobiecym, społecznym, ciekawym tematem, więc zachęcam do śledzenia. A czy jest już strona osobna dla wieczornika? Nie. Nie, nie ma strony osobnej, ale wszystko jest zawsze na stronie organizatorów tego wydarzenia, czyli Bush, Animal Sociale i też na Instagramach. Myślę, że można... Ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego uważasz, że tak mało osób zagłosowało na Lewicę? Bo mało osób ma lewicowe poglądy w Polsce, dlatego tak uważam. Myślę, że w ogóle, no przecież ta lewica to też nie, to jest taka sobie lewicowa, że partia Razem jest lewicowa, a na nią zagłosowało w maju 1,4 chyba procenta osób, więc w Polsce prawie nikt nie ma lewicowych poglądów. To jest odpowiedź na to pytanie. Tak. I nawet media piszą to jest dużo. No tak. No tak, tylko że jakby, no wiadomo, wiosna jest taka sobie lewicowa, SLD tak sobie jest lewicowe. Powiedzmy też, że wiele robią sondaże, u nas nadal bardzo często panuje przekonanie, że trzeba głosować na tą jedyną grupę, która ma szansę odebrać władzę drugiej grupie. I kiedy w sondażach ktoś widzi, że poparcie jest bardzo małe, to często rezygnuje z głosowania na to ugrupowanie. No niestety, cały czas w dyskursie publicznym jest to mniejsze zło, głosowanie na mniejsze zło i w tej kampanii również to się pojawiło. To może jeszcze powiem sobie, że też duży wpływ na to miał ten program, który wypuścił TVP, bo dużo osób stwierdziło, że nie będzie głosować na przykład na lewicę, bo oni chcą pedofili w kraju. I to jest właśnie... Osobiście słyszałam, że oni nie będą na to głosować, bo w telewizji powiedzieli, że ich chcą pedofilów. Znaczy ta grupa docelowa była mocno nietrafiona, mi się wydaje. No tak, ale też dużo osób po prostu gdzieś tam przelotem włączyło tę telewizję i zahaczyło to. I nawet jeżeli wcześniej myślało inaczej, to o kurczę, jak tak mówią w telewizji, to pewnie tak jest. No i to też bardzo wpłynęło. Jeżeli ktoś się do końca tym interesował, tak, jeżeli ktoś się wahał, to jednak stwierdził, że o Boże, dzieci mi będą gwałcić w szkole, więc... Ale to jest też podział na twardy i miękki elektorat, nie? No ale w sondażach przed tym też było podobnie. Było podobnie w sondażach. Jakby sondaże przed inwazją też mówiły o podobnym wyniku. Ja jakby stwierdziłam, że będę zadowolona, jeśli będzie wynik powyżej 10. Jakby nie liczyłam na 15. A też, znaczy ja nie wiem, czy ja się tak mogę wcinać. Ale też jest... Mówiłam wątek chyba. Do czego zmierzałam? Bo Gombrowicz był biseksualny. Czy wiecie, kim są
zapraszam już na